Granulacja akwareli. Test farb supergranulujących firmy Horadam Schmincke. Na temat granulacji możemy znaleźć wiele ciekawych informacji w sieci. Zjawisko granulacji farby akwarelowej, a w zasadzie mówimy tutaj o granulacji samego pigmentu lub pigmentów tworzących dany kolor, polega na niejednorodnym rozmieszczeniu się barwnika na powierzchni papieru. Efekt widoczny jest już podczas wysychania samej farby. Co ciekawe, nie możemy przewidzieć końcowego efektu. A co to oznacza? Innymi słowy, nie mamy kontroli nad tym procesem. Dla jednych granulacja będzie udręką, a dla innych zbawieniem. Dlaczego? Dlatego, że granulacja daje nam dodatkową możliwość kreowania naszej akwareli, daje nam możliwość uzyskania faktury. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać, mieszając kolory granulujące z kolorami niegranulującymi. Można wtedy zaobserwować piękne przenikanie się obu pigmentów. Trudno powiedzieć, na jakim papierze granulacja będzie najlepiej widoczna. Efekt będzie się różnił w zależności od tego, czy użyjemy gładki papier typu HP, czyli hot press, czy też papier fakturowany typu CP, czyli cold press. Faktura papieru, czyli nierówności, takie zagłębienia na powierzchni kartki, mogą dodatkowo wpływać na efekt samej granulacji. Koszt farb granulujących jest różny, od kilkunastu złotych do nawet kilkudziesięciu. Miałem już okazję przetestować farby Van Gogha, seria Dusk. Violet, Green, Pink, Yellow. No i mogę spokojnie polecić każdemu, kto chce zacząć swoją przygodę z granulacją. Pozostaje nam jeszcze rozpoznać, czy dana barwa, dany kolor jest granulujący, czy też nie jest granulujący. Możemy te informacje znaleźć w opisach przy każdej barwie. Często też pojawiają się różnego rodzaju oznaczenia. Na przykład seria Aquarius firmy Roman Schmal posiada następujące oznaczenia. Samo G oznacza, że kolor jest granulujący. Kiedy mamy skrót NG, wtedy kolor nie jest granulujący, i pośrednia wersja, czyli MG, kolor średnio granulujący. Firma Horadam Schmincke ma w przypadku kolorów granulujących oznaczenie typu G. Firma ta wprowadziła również taką specjalną serię kolorów supergranulujących. Tworząc swój próbnik kolorów, warto przy każdym kolorze wprowadzić sobie nazwę tego koloru, czy jest to kolor transparentny, czy nietransparentny, no i właśnie czy jest to farba granulująca, czy też niegranulująca. Farby Van Gogha z serii właśnie Dusk, które kosztują kilkanaście złotych za tubkę, kupiłem w celu uzyskania takiego ciekawego efektu wyglądu tła, gdy na przykład malowałem zwierzęta, na przykład ptaki. Ale świetnie się też farby granulujące sprawdzą w przypadku malowania powierzchni śniegu, ziemi czy nieba. Obecnie przymierzam się do zastosowania i do namalowania chropowatej powierzchni, na przykład zardzewiałej starej kłódki. Zobaczymy, jak będzie. Korzystając z niedawnego Black Week, zrobiłem sobie prezent na Mikołaja i kupiłem sobie farby supergranulujące firmy Horadam Schmincke. Wiem, że nie takie prezenty powinno się robić na Mikołaja. No, farby nie są tanie, no ale chciałem się przekonać, czy warto po prostu wydać te pieniądze i kupić taką farbę. Farby właśnie dzisiaj przyszły i już nie mogę się doczekać, aż wypróbuję ich właściwości. Jest kilka zestawów tych farb dostępnych na rynku. Udało mi się dorwać w dobrej cenie zestaw Tundra oraz Forest. Jeśli chodzi o zestaw Tundra,
Mamy kolory tutaj Tunda Orange, Pink, Violet, Blue oraz Green. Jestem bardzo ciekawy, czy te kolory, które są na opakowaniu, nadrukowane na opakowaniu, będą wyglądać bardzo podobnie na kartce papieru. No to czas zacząć po kolei. Zaczniemy tutaj od koloru Tundra Orange. Najpierw namoczymy sobie troszeczkę kartkę papieru. Dzięki temu lepiej zobaczymy, w jaki sposób farba granuluje. Nałóżmy trochę więcej pigmentu oraz trochę wody. Drugi kolor to pink. Mam wrażenie, że ma mniej tego pigmentu, ale zobaczcie, co się stało. Jakie piękne przejście tego pomarańczowego w stronę tego różowego. Jak wyschnie, myślę, że będzie to fajny efekt. Dodaję trochę więcej pigmentu i wody. Poczekamy, aż farbka wyschnie. Już nawet widać z lewej strony, jak granuluje kolor pomarańczowy. Kolejny kolor to kolor fioletowy. Moczę kartkę i dodamy troszeczkę fioletu. Trochę podobny do szarości Payne'a. Już nawet w momencie nakładania tego koloru na kartkę widać, jak granuluje. Dodajmy troszeczkę wody, takie krople wody, zobaczymy, jak będzie się tutaj rozprowadzał barwnik. No i mamy kolor niebieski. Taki przyjemny kolor. Myślę, że się nada do malowania nieba, może chmur. Również piękne przejście mamy tutaj z tego wcześniejszego koloru, czyli fioletowego. Zobaczymy, co wyjdzie. Dosyć silnie granuluje, widać już kropeczki tego pigmentu. Dodam trochę wody i zobaczymy, jaki efekt powstanie. I ostatni kolor z tej serii to kolor zielony. Namoczymy sobie trochę kartkę papieru i zaraz zobaczymy, jak kolor się będzie zachowywał. Trochę jak kolor oliwkowy. Co ciekawe, jakbyśmy się bliżej przyjrzeli, to akurat ten kolor jest zbudowany z kilku różnych pigmentów, takiego zielonego, troszeczkę brązu. Bardzo fajny efekt tutaj otrzymaliśmy. Przejdźmy do kolejnego zestawu tych farb super granulujących. Jest to zestaw Forest. Namoczmy sobie kartkę i zacznijmy od pierwszego koloru, jakim jest Forest Olive, czyli kolor oliwkowy. Dosyć fajnie napigmentowany. Dajmy troszeczkę wody, rozmyjmy ten pigment. Zobaczmy, jak się będzie zachowywał. Kolejny kolor to kolor Forest Green, czyli można powiedzieć, w nazwie ma zielony. Dajemy więcej tego pigmentu, wody, zobaczymy, co się będzie z nim działo. Kolejny kolor to kolor Forest Brown, czyli kolor leśny brązowy. Dodajmy troszeczkę wody, co umożliwi nam zobaczenie, jak kolor będzie granulował.
Kolejny kolor w zestawie to kolor niebieski, czyli Forest Blue. Zmoczymy sobie troszeczkę kartkę, no i nałożymy kolor dosyć fajnie napigmentowany. O, pięknie przechodzi nam tutaj ten wcześniejszy kolor do tego niebieskiego. Fajne przejście. Zobaczymy, jak to wyjdzie po jego wysuszeniu. No i ostatni kolor z tej serii to jest kolor Forest Grey, czyli taki szary. Też wygląda jak taki ciemno-oliwkowy. Dodajmy trochę wody, żeby zobaczyć tę granulację, parę kropek wody. Żeby trochę przyspieszyć efekt schnięcia, wykorzystuję tutaj suszarkę, żeby szybciej zobaczyć końcowy efekt. A oto efekt końcowy. Odwróciłem tutaj ten próbnik do góry nogami. Efekt otrzymano już po wyschnięciu, całkowitym wyschnięciu farby. Powiem, efekt wow. Jeśli chodzi o granulacje, o przypadkowość różnych kształtów, które pokazują fakturę, którą uzyskujemy, no jestem mile zaskoczony. Cena mnie powala, natomiast jeśli chodzi o sam efekt, no to jest to bardzo fajny, ciekawy efekt. Jestem strasznie ciekawy, jak to się sprawdzi w malowaniu konkretnych już projektów. Fajne jest to, że te farby mają kilka różnych pigmentów, które świetnie współgrają ze sobą. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, za zobaczenie filmu i do zobaczenia.